znajduje się w światowej czołówce w swojej kategorii. Niepozorna, potrafi zmylić przeciwnika, a nawet jego otoczenie. Bywa lekceważona, a może po prostu niedoceniana? Olga. Rezolutna, inteligentna, piękna nastolatka. Poznała wspaniałego chłopaka. Zakochała się. Zaufała mu. Przeżyła z nim swój pierwszy raz. Było wspaniale. I pewnego dnia on nie odpisuje jej na SMS-y. Nie odbiera telefonu. Olga nie wie, co się dzieje. Martwi się. Pisze nawet do jego rodziców. I nagle dostaje od niego wiadomość. Daj mi spokój! W tym momencie świat zawalił się pod jej nogami. Czuła, jak dosłownie kruszy się pod nimi. Płakała. Załamała się. Jak to możliwe, że oddała mu każdą cząstkę siebie, a on to po prostu wziął i podeptał? Czuje, jak rozpada się na milion kawałków. Próbuje walczyć, wrócić do życia, podnieść się po tym wszystkim, ale demony przyszłości, które tkwią głęboko w jej sercu, nie dają o sobie zapomnieć. Przypomina jej się, jak jej ojciec ciągle porównywał i nadal porównuje ją do jej brata, który jest przecież bardziej ogarnięty, bardziej zdolny, bardziej zorganizowany. I jeszcze ta sercowa porażka. Niemoc, smutek, bezsilność i ten przeszywający wewnętrzny ból. To czuję każdego dnia, bez wyjątku, może w innej konfiguracji, ale każdego dnia to samo. I jeśli już udaje się przezwyciężyć tę niemoc, wstaje i idzie do szkoły. I co słyszy? Olga, ogarnij się! Olga, weź się w garść! I te bardziej wyrozumiałe koleżanki. Olga, no spójrz, jakie życie jest piękne. Olga, wyjdź do ludzi. Nie mów do mnie! Nie mów do mnie tego. Nie mów. Pewnego dnia wstaje o godzinie 10. Dom jest pusty, rodzice są w pracy. Olga udaje się do kuchni, gdzie znajduje się apteczka, w której rodzice trzymają leki. Wciąga pudełko środków nasennych. Udaje się do salonu, gdzie znajduje się barek. Wyciąga pierwszy lepszy alkohol i kieruje się do łazienki. Napuszcza wodę do wanny, ciepłą, gorącą. Słyszała, że tak jest szybciej, łatwiej. Otwiera pudełko. Jedna, dwie, trzy, pięć, garść, dwie. Nie, jedna wystarczy. Półka tabletki. Pija alkoholem i wchodzi do wanny. Zanurza się głębiej, głębiej. Popija jeszcze odrobinę alkoholu. I jeszcze trochę. I jeszcze. Dwie godziny później Olga staje się jedną dodatkową daną w
statystykach samobójstw. 350 milionów ludzi na całym świecie cierpi na depresję. 1,5 miliona osób choruje na depresję w samej Polsce. Olga może być każdym z nas. A co by było, gdyby Olga od swoich znajomych usłyszała? Będę przy tobie. Jesteś dla mnie ważna. Razem przez to przejdziemy. A może masz taką Olgę na sumieniu? Proszę cię, nie oceniaj. Akceptuj. Po prostu bądź.